Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Jesteśmy dzisiaj na łowcy, troszkę się na tym łowcy podziała, ale przede wszystkim będziemy klikać lochy, będziemy próbować tutaj coś pokonać, mianowicie w tym 13 piętrze jestem w stanie chyba zrobić dwóch. Może popróbujemy sobie tego Wacława tutaj, żeby to 10, to 13 piętro, 10 poziom skończyć i sobie tego pupila tutaj odblokować, ale do tego wszystkiego powoli przejdziemy. Na sam początek, jak sami pewnie już wiecie, bądź też nie wiecie, jest 4 razy event od dzisiaj do niedzieli. Jest to tak zwana letnia wyprzedaż, czyli jakby no Shakes nam dał po raz kolejny zresztą 4 razy event, czyli wszystkie eventy. No tak naprawdę z takiej okazji troszeczkę wymyślonej, no bo jest to okazja na koniec lata. Tak to wygląda, po prostu lato się kończy, wakacje się kończą, no i stwierdzili, że coś takiego zrobią. W lipcu, pod koniec lipca też tam był 4 razy event z jakiegoś tam powodu, już nie pamiętam, też coś tam związanego z latem. Natomiast teraz będzie Oktoberfest już niedługo, bo jakoś tam na początku października, więc we wrześniu może nie być 4 razy eventu, ale za to w październiku na początku będzie tam chyba nawet z 5 dni, z tego co się orientuję. Przeważnie te Oktoberfesty były, więc teraz też zgaduję, że tak będzie. W każdym bądź razie, no średnio raz na miesiąc 4 razy event teraz wypada. Tak już jest, trudno. Oprócz tego jest promocja na grzybki, jak widzicie plusik się tutaj świeci, więc 20% więcej grzybów jest. Co my będziemy robić na tym 4 razy evencie? Może was to ciekawić, bo już tam mi pisaliście komentarze pod ostatnim filmem, że jest właśnie ten 4 razy event. Na łowcy no to nic tak naprawdę, na łowcy jak możecie sami zobaczyć tutaj epic jest 363-15, czyli 4 levele temu, a aura ta sama, także nie ma sensu tutaj kompletnie nic wymieniać, dlatego też dzisiaj trochę lochów poklikam i to tyle. Jeżeli chodzi o berserka, to może coś tam poszukamy, bo już się mieliśmy na epiku przebierać, więc może na tym berserku się przebierzemy. No i wojownik na pewno, na wojowniku coś tam będziemy próbować działać, chociaż tam optymistycznie nie jestem nastawiony, bo mam tak lochy wymaksowane, że już tam nie ma co klikać, ale być może z czegoś tam nagram, coś tam popróbujemy, zobaczy się. Na razie jest ten łowca, na pewno to będę robił w niedzielę, czyli pod koniec epika, i berserka, i właśnie wojownika. W sobotę chyba nic, a w niedzielę najwyżej nagram i wam wrzucę, nie wiem, jeden w niedzielę, drugi w poniedziałek, jakoś tak to wyjdzie. Nieistotne, co tutaj się podziało na tym łowcy? No przede wszystkim najfajniejsza zmiana to gildie. Jak widzicie, jesteśmy top 1 gildią, osiedliśmy już, można powiedzieć, dosyć mocno na tym miejscu. Jak sami widzicie, 7050 czci, druga gildia, czyli Protego, mają 600 mniej, także no już ta przewaga jest dosyć fajna. Ostatnio tak naprawdę no wszystkie walki wygrywamy, więc no mówię, jest to przyjemne. Dzisiaj w ogóle też nam skoczyło 800 rycerzy jako pierwszej gildii na serwerze. Tutaj Hatka ma 791, natomiast Protego ma 795, także no jak sami widzicie, bardzo wszystko to idzie w fajnym kierunku, bardzo tutaj każdy się stara, za co też oczywiście dziękuję, bo tak naprawdę no samemu się gildii nie zrobi, tak, nawet jak tam jesteście nie wiadomo jak mocni, nie wiadomo jak ten, no to sami nie walk nie wygracie, liczy się zgrany składzik, no i my taki mamy, także wiadomo, kto tam ogląda z gildii, to oczywiście dziękuję każdemu z osobna za to, że tak to fajnie idzie. I co dalej? Pupilki jesteśmy na 5 miejscu, no już tak naprawdę tutaj się nie zmienia zbytnio układ tabeli, cały czas jest tak samo, przewagi troszkę mamy tutaj z tego top 5, no bo tutaj 1300 tak naprawdę nad top 6, ale generalnie no mówię, te pupile ja już na przykład klikam od lewej do prawej, bo jest to totalne RNG, także już się tym za bardzo nie przejmuję. Oprócz tego zacząłem tutaj karmić Omnibooma, bo tak nie byłem pewien, czy właśnie tego Wacława uda nam się pokonać, czy też nie. Zacząłem karmić tego Omnibooma, najwyżej go sobie po prostu przestanę karmić i zacznę karmić tego Diabłoczorta. W listopadzie jest bodajże Zawisza, więc sobie go złapę, też zacznę karmić. A tego Omnibooma tam, jak już przyjdzie jego kolej, to dokończę, nie? Tak czy siak go trzeba będzie wykarmić, więc tak to wygląda po prostu, także te jedzonka, które teraz mu dałem, moim zdaniem nie są jakoś bardzo zmarnowane, bo i tak na niego przyjdzie kolej. Okej, twierdzę mamy już 20, mamy też 19 salkę, nie wiem czy do końca, chociaż no tu tych surowców widzę, że mamy fajne ilości, więc jeszcze są 2 dni eventu, dzisiaj już jestem po awce, więc tak naprawdę wydaje mi się, że może byśmy byli w stanie tą salkę 20 dobić, zobaczymy jak to wyjdzie. Tak jak mówię, no twierdza już jest 20, teraz lecimy kopalnie do samego 20 poziomu, na ten moment jest 12.
W międzyczasie tam akademię na 13 podniosłem. No i jakoś to idzie, nie? Także to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o takie ogólne, co tutaj się działo. Miejsca, jak widzicie, mamy dosyć dużo. Jedyne, co tu mam, jakiś pierścionek, taki można powiedzieć droższy, bo Wiedźma już naprawdę chyba z tydzień nie chciała pierścionków, także go trzymam cały czas. Ale generalnie miejsce jest, więc chyba przechodzimy do lochów i nie ma co się zastanawiać. Na sam początek tutaj tego maga w tym 13 piętrze spróbujemy sobie kliknąć, bo on jak najbardziej powinien być już do zrobienia. Już na ostatnim odcinku mu tam zostawało po 2 miliony, przepraszam, HP. Dokładnie, no i sami widzicie, że padł dosyć szybko. Tutaj sobie zapiszemy znowu na koniec odcinka, jak nie zapomnę, to wam popokazuję to wszystko. Tutaj w ogóle jedną walkę z Protego, to już było dawno co prawda, ale ja nie nagrywałem. Bardzo fajnie to wszystko wyglądało, zwłaszcza pod koniec. To Protego nas ostatnio coś nie bija, myślę, że z nimi jest tak 50 na 50. Tak jak z Chatką już tak naprawdę praktycznie wszystkie walki wygrywamy od paru dni, tak jednak z tym Protego myślę, że może być różnie, ale oni coś nas nie atakują, więc no po prostu nie wiem, no my też nie ryzykujemy tak naprawdę. Co tutaj się wydarzyło? Tutaj bardzo fajnie z Sonem żeśmy podziałali, z tego co pamiętam. Dokładnie, tutaj Sonic dobił tak naprawdę Nexta, zabił też Dolana i Dafukowi zostawił pół HP. No i my tutaj bardzo, bardzo fajnie żeśmy sobie podziałali. Dafuka chyba dobiłem, dokładnie, chociaż nie wiem, czy ja się tam nie odrodziłem. Trzeba by to zobaczyć, ale tutaj znowu odrodzenie. Szymcio, bardzo mocny krytyk, 31 milionów. Tam tak to wyglądało, jakbym się odrodził w sumie z tym Dafukiem, mimo że on miał bardzo mało HP. No i tutaj kolejne odrodzenie, czyli już bodajże albo drugie, albo trzecie, nie wiem jak to tam było z tym Dafukiem, już nie pamiętam. I bodajże tutaj dokładnie dobiliśmy dzięki tym odrodzeniom. No czasem ten łowca się przydaje, ale generalnie jest to tak mierna klasa, że aż tutaj powiedziałem, że nie będę wydawał nie wiadomo ile, nie będę tutaj gram tak naprawdę teraz tylko i wyłącznie pod gildię, tylko i wyłącznie dlatego, tak jakby dla własnej satysfakcji z postaci, bo no bo ten łowca jest tragiczny. Dobra, mamy jakiś pierścionek plus 69, więc dosyć sporo. W sumie możemy jej zmienić, jak mamy klikać tego Wacława, to dlaczego by tego nie zrobić. Okej. No i dobra, lecimy dalej. Teraz mamy w tym 13 piętrze bodajże wojownika. No i czy z tym wojownikiem bylibyśmy w stanie poklikać? Tutaj ze 100 grzybków na niego wydam. Wiem, że Son go pokonał, z tego co kojarzę. W sensie no, na pewno go pokonał. Nie wiem, ile tam zrobił, z 9 uników, z 10. No on tutaj bardzo dużo bije, ten wojownik. Zresztą możemy sobie spojrzeć. No wcale nie tak dużo. No jakbyśmy się odrodzili tam ze 3 razy, to może jakaś szansa by była. Chociaż zobaczcie, no tutaj generalnie próby są takie, że za wiele mu nie robiłem. No tam, o, okej, nieważne. Miałem powiedzieć, że nie za wiele mu nie robiły, a tam jakaś taka bliższa próba, a tutaj pokonany. I to bardzo tanio tak naprawdę, więc spoko. Zobaczmy, ile razy się odrodziliśmy tak z ciekawości. Raz. I tu już biliśmy dosyć dużo za tym pierwszym razem. Mocne kryty mu tu wchodzą. Drugi raz się odrodziliśmy. On w ogóle nie blokuje. Okej, drugi raz, jeszcze trzeci był wymagany. No i teraz czwarty raz, kurde, ale nam próba siadła. Piąty raz, okej. Zobaczcie, że my w ogóle mu krytyków przez ostatnie chyba 2 albo 3 odrodzenia w ogóle krytyki mu nie siadały. A tutaj zobaczcie, musieliśmy go tak dobić tak naprawdę samymi odrodzeniami, nie obrażeniami. Dobra, jest jakiś paseczek. Paseczek z tego co widzę znowu tutaj, no na zręczność wiadomo, nie, ale za 10 milionów, także zobaczymy. Pies mi szczeka niestety w tle, mam nadzieję, że zaraz nie będzie głośniejszy. Okej, chyba w tym 13 piętrze teraz już mamy jakiegoś hakera Jana, to też jest wojownik, ale to już jest raczej dosyć mocny przeciwnik, także nie ma co go tutaj ruszać. Zobaczmy tornadko tak w miarę na szybko, czy my jesteśmy jeszcze w stanie tutaj podziałać coś w tym tornadzie większego, powiedzmy, czy raczej już są takie bloki, że nie ma na to szans po prostu. W teorii powinniśmy tutaj coś więcej podziałać, no ale zobaczymy. Wiem, że Son siedzi właśnie na tym, którego teraz przed chwilą pokonaliśmy. Teraz jest jakiś zwiadowca, on też powinien paść, dokładnie. Co my teraz mamy? Znowu wojownik. No dobra, może to 600 pęknie. Troszkę tutaj popróbujemy, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Być może coś fajnego. No tak jak mówię, o jest 3, 6, 8 level, bardzo fajnie. Jeden levelik już biliśmy, zawsze to do przodu, nie?
Tak jak mówię, no na tym Łowcy się nie przebieram w ten weekend ani nic. Dawno już tu nie klikałem lochów, więc miałem w planach właśnie to 13 piętro, to Tornado trochę docisnąć. Może tego Wacława, zobaczymy. W każdym razie, no nie opłaca mi się przebierać, nie? Za dwa tygodnie jest Epic, na którym chyba też się nie będę przebierał, jeżeli chodzi o Łowce. Bo tak jak mówię, no nie ma to jeszcze sensu. Natomiast może właśnie od za dwa tygodnie i potem chyba miesiąc będzie do następnego epika, no to wtedy już te itemki będą naprawdę dawały dużo. Za dwa tygodnie może tylko broni poszukam, ale to jeszcze wiadomo, muszę sobie pomyśleć co i jak. No 600 tornado pękło, więc jak najbardziej spoko i mamy teraz kolejnego wojownika. Czy my coś mamy w ogóle do wiedźmy? Mamy buciki, niestety tanie, o to drogie, to akurat lubię, no i znowu tanie niestety, ale spoko, zawsze coś, zawsze tutaj cztery statystyczki w zręczność nam dojdzie. Dom. Już jak widzicie mamy 4200 w podstawie, 21 tysięcy ogólnie, także fajnie to wygląda. Na razie tylko tą zręczność ładuję i zobaczymy jak to wyjdzie. Coś tam nam tak migło dziwnie, ale nieistotne. Dobra, no popróbujemy jeszcze tego troszkę, powiedzmy do 1200, może coś takiego. Jeżeli by się nie udało, to bo ogólnie to tornado do 1200, bo jak sami widzicie jednak, o okej, okay, akurat padło, ale jednak tutaj jak sami widzicie stawiają opór ci przeciwnicy, więc no nie ma co na chama pchać, zwłaszcza że tutaj kolejny wojownik. No, tak jak mówię, do tego 1200, no i na tego Wacława będziemy chcieli się troszeczkę tutaj przygotować. Posprzedawajmy może coś, co jest tańsze, powiedzmy to, ten łuk też jest tańszy, jak to my w ogóle, no widzicie, minus 3 na łuku, więc no powiedzmy z ulepszoną jakością bym miał tutaj minus 13, w sklepie mi po północy wylosowało, z ulepszoną jakością powiedzmy, żebym miał plus 5 jakoś czy coś w tym stylu, także no nie za wiele. Dobra, to drogie, to można sprzedać, to można sprzedać jak najbardziej. I ten hełmik, no na razie jak mam miejsce to niech sobie leży, jakby mi brakowało to go ewentualnie sprzedam. Dobra, znowu jakaś statystyczka w zręczność i lecimy dalej. Sępik olbrzymi, też wojownik niestety, no ale dobra, jeszcze 40 grzybów mamy, więc jeszcze popróbujemy właśnie za te grzybole. Tak, jeszcze zanim przejdę do tego Wacława, to może bym coś w tej strefie światła jeszcze popróbował, chociaż z tego co kojarzę tam za wiele mi nie siądzie, raczej to jest już nie do zrobienia. Okej, okay, ten jeszcze padł, spoko, ale tu kolejny wojownik, znowu padł, okej, okay. Co teraz mamy? Znowu wojownika, dobra, no to nie ma sensu, jakby była jakaś seria, wiecie, zwiadowców czy magów, to jeszcze można by było pomyśleć. Czy ja tutaj mam wszystko w ogóle zaczarowane jeszcze? Tak, wszystko zaczarowane. Dobra, co my jesteśmy w stanie zrobić? Tu jest jakiś mag. Czy my tego maga jesteśmy w stanie kliknąć? 2 miliony, no kurde, wygląda jakbyśmy mogli, jakby tam jakieś fajne kryty siadły. Także powiedzmy zużyjmy na niego do tego 1100, niech będzie. Zobaczymy, może się akurat jakaś próba szczęśliwa trafi. On ma 408 level, więc tu już będzie 300 milionów expa. Także wiadomo, piechotą nie chodzi. A z tego co kojarzę, coś tam Son mówił, że on jest do zrobienia, więc sobie popróbujemy. No ja tutaj się na tego Sona zapatruję, bo on jest jednak bardzo, bardzo podobny do mnie. Oprócz tego, że on gra zwiadowcą, a ja gram łowcą, no to tak naprawdę jeżeli chodzi o lochy, to te klasy są bardzo, bardzo do siebie zbliżone. Z tym, że no my mamy odrodzenia, a on ma uniki. Tak więc no mówię, one są podobne do siebie, także i też my jesteśmy podobni klasami, no zresztą możecie sami zobaczyć 367, no my teraz biliśmy 368, tutaj Son ma tej z ręki więcej o 200, niecałe w podstawie, natomiast HP ma troszkę mniej. Ale generalnie, no i on też ma w sumie gemy mocniejsze, bo on, no zobaczcie, on ma chyba z 15 kopalni po 400, chyba że tam jakoś 13 albo 14, coś w tym stylu. No my mamy te gemy słabiutkie, my mamy po 350 max, bo jednak cały czas na tej 10 kopalni lecieliśmy, ale to akurat nie robi różnicy na tym serwerze, gdzie już tak naprawdę, no niewiele się dzieje, nie oszukujmy się. W sensie, jeżeli chodzi o walkę gildii, to jest bardzo fajnie, ale jeżeli chodzi o graczy, to raczej, no tak jak mówię, niewiele się tu dzieje w porównaniu do na przykład międzynarodowych, nie? Dobra, ten mag nie padł, więc okej, nie ma co go na chama pchać. Tu mamy meduskę, czyli to też jest mag, nie ma co. Przyjemniacz ten czniątko, no to jest na dłuższy czas blok mi się wydaje. Chociaż tam, no zobaczcie, z tych prawie 400 milionów troszkę mu zbiliśmy. Ale jeszcze brakuje, myślę, że na następnym epiku jak zmienimy broń, to już padnie. Dobra, to 13 piętro już byliśmy. Wąż Midgardu nie ma szans chyba na ten moment. Esteros, w Esterosie mamy maga i czy ten mag jest do zrobienia? No zobaczcie, tam 6 milionów,
4 miliony, kurde, no jego by było fajnie zrobić i myślę, że on nawet mógłby być do zrobienia 8 milionów. Ostatnio do niego żeśmy doszli pokonując tego wojownika, który był przed nim. I wydaje mi się, no dobra, do 900 powiedzmy 50 popróbujemy sobie tutaj. No zobaczcie, to jest niecodzienna sytuacja. Okej, okay, padł, super. Niecodzienna sytuacja, że mamy problemy w Westerosie właśnie z magami, bo przeważnie magowie to jest darmowy exp. Zapiszemy sobie, potem to obejrzymy. Dalej, co my tu mamy dalej? Dalej mamy złowrogiego gnoma. Złowrogi gnom to jest znowu mag, ale zobaczcie, tutaj to już nawet bliskich prób mu żadnych nie robimy, powiedzmy. Także generalnie, no patrzcie, nawet do połowy nie możemy zbić. Więc to chyba, na nim już sobie chyba troszkę postoimy. Jakie on ma w ogóle statystyki? 67 milionów HP, 73 miliony, nie, tysiące, dobrze. Inteligencja, jak tu było? No ten jest o wiele słabszy, zobaczcie, tutaj jest 12 tysięcy inteligencji mniej. No i tego HP tam z 8 milionów, także no zresztą widać po próbach, nie? Także nie ma co spamować i okej, w strefie światła to tyle, więc spoko. W sumie zrobiliśmy jeszcze ten Esteros, nie planowałem go, ale jeżeli padł, to jak najbardziej spoko. Tornadko już trochę poklikaliśmy, karuzele, tutaj generalnie jest porobione chyba wszystko, co możemy zrobić. Okej, jeszcze tego orczka sobie dobiliśmy, to też jest jak najbardziej spoko. Kogo my tu mamy kolejnego? Trollowe trio, czy jest do zrobienia? Chyba jeszcze nie bardzo. No ja wiecie, chcę tak wycisnąć każdy level, no bo z tym Władkiem, tu to w ogóle nie ma podejścia, z tym Władkiem mi się wydaje, że zawsze to nam coś tam da. Powiedzmy, tu jest ten Władek w Westerosie, ten Sutener, to jest mag, no on nie jest chyba do zrobienia jeszcze. Chociaż z tych 90 milionów, mu tutaj 5 milionów, kurde no, może i by był nawet do zrobienia. Dobra, powiedzmy, że do 850 go poklikamy, bo to jest chyba ostatni przeciwnik i już lecimy na tego Władka. Także jeszcze można tutaj popróbować, on by nam dał chyba level, o ile się dobrze orientuję, tak mi się wydaje, że właśnie te 300 milionów by nam dało level, czy nie, zobaczmy. Dokładnie, dałoby nam z tego co widzę, więc warto by go tu było zabić, no ale jak sami widzicie, nie jest zbytnio chętny, żeby nas jeszcze przepuścić. No to jest mag, więc mówię, no odrodzeniami go nie oszukamy. Tutaj też nasi pomocnicy, pachołki, muszą właśnie fajnie podziałać sobie. Też jakieś tam krytyki mocniejsze muszą wlecieć. No ale z tego co widzę, na razie nie ma co oczekiwać. Więc dobra, nagrywam w ogóle dzisiaj na nowym komputerze, bo ostatnio mi doszedł nowy komputer. To wam się pochwalę, to było bodajże we wtorek chyba? Chyba tak, chyba mi we wtorek przyszedł. Więc też to jest takie nagranie troszeczkę, można by powiedzieć, testowe. Tu jest w ogóle 503A, to jest takie samo, dobra, to możemy zostawić. To jest po 10 milionów, to chyba pójdzie po prostu plus 20, nie do kibelka, tylko do wiedźmy. Ale tutaj widzę, że plus 20 i mamy akurat jedno rozmontowanko, więc nie ma co podmieniać, bo wcale takie mocne nie jest. I okej, tyle. Czyli co, idziemy do tego Wacława, próbujemy tego Wacława. Tutaj na niego to może nawet, nie wiem, z 500 grzybów powiedzmy wydamy coś koło tego. Będziemy próbować, zobaczymy czy to się uda. Tak jak mówię, doszedł mi nowy komputerek. Jeżeli ktoś tam jest ciekawy jaka specyfikacja, to niech napisze w komentarzu, to mu tam dam znać. Prędzej czy później mu odpiszę właśnie co i jak. Nie jest to jakiś, nie wiem, potwór, ale też nie jest słaby komputer, taka można powiedzieć średnia półka, biorąc pod uwagę, że już na moim starym komputerze już on miał 8 lat ponad, a monitor chyba 10, teraz ten mój stary monitor mam jako poboczny, czyli jako drugi, bo wcześniej miałem w ogóle jeszcze jako inny poboczny, taki, który tam pierwszy lepszy, bo i tak za dużo go nie używałem. Teraz właśnie ten mój wcześniejszy główny poszedł jako poboczny, ten taki najstarszy do wyrzucenia i monitorek też mam nowy. Monitor jest 27 cali, tam bodajże 2K, nie znam się bardzo na tym. W każdym razie no dosyć fajny przeskok. Strasznie, wiecie, jak ktoś sobie tam regularnie powiedzmy ulepsza sprzęt i kupuje nowe rzeczy, to jakby nie czuję tej różnicy, nie? Ale jak tutaj mówię, no ja już komputer miałem 8 lat, monitor tam chyba z 10, leciałem cały czas na tym samym, a tutaj taki przeskok, no to jednak robi to różnicę. Ale po prostu wiecie, ja na przykład generalnie komputera używam do przeglądania internetu i grania w Shakesa. To jest takie moje, powiedzmy, dwie rzeczy, tam jakieś oglądanie jakichś YouTube'ów i tak dalej. No i właśnie ten Shakes, więc ten mój poprzedni komputer w zupełności mi do tego wystarczył, a teraz z uwagi na to, że jest nowy, to
to po pierwsze to nagranie jest takie testowe, po drugie będę chciał sobie zobaczyć, jaki tam jest czas, wiecie, renderowania filmu i tak dalej, żeby zobaczyć, czy faktycznie to na plus wpłynęło, jeżeli chodzi o same filmy. No jeżeli chodzi o gierki, to wiadomo, no wszystko fajnie śmiga, nawet zacząłem trochę tam w CS-ka pogrywać, troszkę tam w jakieś, oprócz CS-ka, co tam jeszcze? Wajzaczka, no to wiadomo, Wajzaczek to tam nie jest bardzo wymagający, jakiś tam lolek i tak dalej, bo ostatnio praktycznie w ogóle mi się w takie gierki nie chciało grać, a teraz właśnie z racji tego, że ten nowy komputerek przyszedł, no to troszkę się teraz zachciało, więc oprócz właśnie tego Shakesa w inne gierki też pogrywam, to raz, a dwa, teraz stwierdziłem, że nie będę wam tak spamował filmami, że tam wiecie, powiedzmy co chwilę codziennie odcinek, czy coś w tym stylu, czy tam co dwa dni, tak jak było, tylko po prostu jak faktycznie jest coś w tych do zrobienia, czy tam ogólnie na postaci raz na tam parę dni, powiedzmy, to faktycznie wam coś nagram takie, żeby ten odcinek był ciekawszy i dopiero wtedy, powiedzmy, wam się to lepiej ogląda. Ja też nie mam, wiecie, takiego w głowie, z tyłu głowy, że o kurde, dzisiaj by wypadało nagrać odcinek, bo tam już dwa dni nie było, czy tam jeden dzień, coś w tym stylu, więc takie coś postanowiłem. No kurde, zobaczcie, że on nie chce paść, tam było parę bliskich prób, z tego co widziałem, Son też go nie pokonał, ale miał próby tam chyba po milion, po 10 milionów, także no on miał jeszcze bliższe aniżeli my. Ja tak szczerze wam powiem, że z tyłu głowy myślałem, że on padnie, że tutaj jakaś próba taka, wiecie, fajna pokroju 15 uników Kunegundy plus 5 odrodzeń naszych siądzie. No dobra, no tak powiedzmy, że do 200 grzybów, coś w tym stylu, i tak już tutaj nic nie będę działał, jeżeli chodzi o te eventy, oprócz tam wiadomo codziennych czynności, także można go popróbować, a nuż się trafi jakaś fajna próba. No to jest, wiecie, oprócz tego, że go pokonamy, to też jest spoko szansa, żeby sobie tego peta złapać, nie? Zawsze to tam pomoże. Powiedzmy do 250 niego i jeszcze może spróbujemy tornadko. Fajnie by było ten 369 level dobić, nie wiem, czy nam się to uda, ale spróbujemy. Także no, tak to wygląda, mówię, dzisiaj to nagranie już chyba trzeci raz powtarzam, że takie bardziej testowe, mam nadzieję, że wszystko jest ok. No i właśnie, że wam się pochwalę, że ten nowy komputerek przyszedł i jest naprawdę spoko, taki po takim czasie długim przeskok właśnie z jednego na drugi, raz, że monitor, dwa, że komputer, jak to wszystko fajnie działa, no to jest naprawdę, robi wrażenie, nie? Robi wrażenie. Z tym, że nie wiem, czy w ogóle taki komputer, jaki sobie kupiłem, jest jakby dla mnie, w tym sensie, że jest chyba za mocny na to, co ja robię, bo tak jak mówię, no teraz zacząłem tam trochę w jakieś CS-y i inne rzeczy pogrywać sobie, powiedzmy dla zabawy, natomiast głównie to ja się zajmuję Shakesem. Shakes, tam przeglądanie internetu i praca, która też nie wymaga tam jakiegoś komputera wybitnego, więc no tak to po prostu wygląda. Ale spoko, to jest tak naprawdę znowu na pewnie jakieś 8 lat, więc taki jest plan, więc za jakieś, podejrzewam, 4-5, no nie, no może 3-4, jakoś tak już te najnowsze gierki nie będą chodzić na full, także znowu trzeba będzie tam za jakiś czas powymieniać za te, powiedzmy, 7-8 lat, ale zobaczymy, jak to się rozwinie. Dobra, no ten Włodzimierz nie chce za bardzo padać, z tego co widzę, nie jest tutaj chętny jeszcze, żeby nas przepuścić. Nie wiem, ile na niego wydaliśmy, chyba około 500, także spoko, myślę, że już teraz się wstrzymamy i pójdziemy do tego tornadka jeszcze ten 369 dobić. No szkoda, miałem taką cichą nadzieję, że padnie, ale niestety nie udało się, także no nie ma co narzekać, i tak dzisiaj zrobiliśmy w sumie więcej niż planowałem. Ten 369 jakbyśmy jeszcze dobili, myślę, że jesteśmy w stanie, to byłoby naprawdę bardzo miło. Tylko niech ta skarabara nas tutaj puści, żebyśmy sobie mogli dalej polecieć. No i mam nadzieję, że tam będzie z dwóch, trzech magów, żeby ten levelik właśnie wpadł. Okej, padło, super. Co teraz? Teraz mag, 54 tysiące inteligencji. Czy on, kurde, padnie? W sumie zapomniałem, że my gramy łowcą, to przecież magowie tu nie są wcale dla nas takim darmowym expem. Okej, ale też padł, spoko. Tutaj kolejny mag, dobra. Ej, zobaczcie, zrobiliśmy już dosyć dużo tych tornad, a wcale ten pasek tak się jakoś bardzo do przodu nie ruszył, co ciekawe. Ale dobra, powiedzmy, że nawet do tych 100 grzybów tam poklikamy. Co teraz mamy? Teraz mamy zwiadowcę, więc też powinien w miarę szybko paść. Tu już chyba dostajemy po 30 milionów, możemy sprawdzić, ile nam w ogóle jest potrzebne jeszcze expa. No troszkę jest, jakby nie było. Nie wiem, czy nam się to uda, żebyśmy się zmieścili. Dobra, kolejny padł, kolejny zwiadowca jakiś. Spróbujmy, no mówię, dzisiaj już nie ma mawki ani nic, więc nie mam z czego dobić. Wehikułu też nie będę ruszał, dobra, kolejny.
Czy my coś tutaj mamy do kibelka, znaczy nie do kibelka, tylko do wiedźmy, ale z tego co widzę to nie. Z tym, że mamy na przykład klatę tanią, pierścionek jakiś tani, tu 5 milionów, 8, 2 miliony, więc możemy też sprzedać. I chyba tyle na ten moment. Na ten moment nic innego nie będziemy ruszać. Znowu jedno w zręczność. Cyk i próbujemy dalej. Kolejny padł, spoko. I teraz mamy maga i okej, 369 dobity. Więc spoko. W sumie tutaj już nie będziemy klikać, bo nie ma to sensu. Niecałe 5 milionów to też możemy jeszcze sprzedać. I tyle chyba. 20 prawie 5 minut odcinek, więc wyszło git. Mamy tak naprawdę zrobione to, co chcieliśmy. Wbiliśmy dwa levele niecałe, także akurat jest to spoko wynik. Wydaje mi się, zrobiliśmy tak naprawdę wszystko, co chciałem, oprócz Estero zrobiliśmy, którego nie planowałem tak naprawdę, ale za to nie zrobiliśmy Wacława, którego tam jakoś z tyłu głowy planowałem. No ale to nic. Dobra, ja wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie standardowo kciuka w górę. Wbijajcie na Discorda dla widzów, wpiszcie komentarze. Nie wiem, co tam jeszcze. Subskrypcję z dzwonkiem zostawcie. Standardowo to, o co każdy prosi. Ja wam raz jeszcze dziękuję za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!